Pochwalony Jezus Chrystus, przed nami czwarty klucz do wolności. Stanięcie w autorytecie Chrystusa, aby złamać moc zła. Każdy z nas powołany jest do tego, żeby łamać moc złego ducha, każdy ochrzczony. Mówimy w Kościele, że mamy władzę i moc. Władza wynika ze święceń. I władzą łamiemy złego ducha. Kapłani są do tego powołani. Dzieje się to podczas spowiedzi, w różnych innych też okolicznościach, kiedy kapłan władzą kapłaństwa łamie moc złego ducha podczas egzorcyzmów i też podczas modlitwy uwolnienia. Natomiast każdy ochrzczony ma moc, aby uwalniać, aby stawać w autorytecie Chrystusa i rozkazywać demonom, aby odchodziły. Każdy ochrzczony może to robić, bo moc mamy od Boga przez chrzest. Co więcej, nie jest to tylko dla katolików. Każdy ochrzczony, niezależnie w jakim kościele, otrzymuje od Boga tę moc i my tego doświadczamy. Widzimy to czasem w modlitwie, że tak się dzieje. I teraz ta moc, ona jest uzależniona od jedności z Bogiem, nie od przynależności do kościoła katolickiego, protestanckiego, prawosławnego, tylko od jedności z Bogiem. I Bóg pokazuje, że tych wysłuchuje, a tych mniej, a tych nie słucha. Czy nie słucha? No po prostu ta moc nie jest widoczna. Tę moc można rozpoznać, że coś ustępuje, a coś nie. Więc ta moc, którą nam daje Bóg, każdemu z was, bez wyjątku, to jest moc, którą należy wykorzystywać najpierw, przede wszystkim do siebie, żeby rozkazać złemu, ułamie moc w imię Jezusa Chrystusa. Ogłaszam zwycięstwo Chrystusa. Kochani, dzisiaj, w tym momencie, w którym jesteśmy w naszych rekolekcji, jesteśmy po trzech kluczach. Powiedzenie, kim jest Jezus, skrucha, przebaczenie, wyrzeczenie się kłamstw, wyrzeczenie się zła. Te klucze, które podjęliśmy, one sprawiają, że jest w nas większa wiara, większa gotowość i mamy też więcej mocy do wypowiedzenia tego, co teraz mamy zrobić. Więc jest ten moment idealny, on się powtórzy wielokrotnie w naszym życiu, oby jak najczęściej, że jesteśmy bardziej zjednoczeni z Chrystusem. Chcę przy tej okazji też powiedzieć, że dzisiaj bardzo zaniedbujemy łaskę chrztu, którą mamy. Bardzo zaniedbujemy. Gdyby zapytać Ciebie, pytam Cię teraz, co masz z tego, że jesteś ochrzczony? To wiele osób powie, no został zmazany grzech pierworodny. I co więcej? Jakby zatrzymaliśmy się na tym. Tymczasem człowiek, który został ochrzczony, ma moc Chrystusa. Moc Chrystusa do czynienia wielkich dzieł, do uzdrawiania, do uwalniania w imię Jezusa Chrystusa, bo jesteś z Nim jedno i On działa przez Ciebie i daje Ci moc do wielkich rzeczy. Uwalnianie i uzdrawianie to jest głoszenie dobrej nowiny. I przez chrzest, włączenie nas w Jezusa, mamy takie rzeczy robić jak ona, nawet i większe, o czym mówi Ewangelia. I korzystaj z tej mocy, korzystaj z tego, co Bóg Ci daje. Nie chowaj się, nie wycofuj. Tylko idź i głoś, działaj, ale najpierw to próbuj na sobie. Stanięcie w autorytecie, to znaczy ja i Chrystus jedno jesteśmy. Stoję w Nim i mówię swoimi ustami w Chrystusie. Rozkazuję Jego mocą, bo On jest we mnie. I do tego was teraz bardzo zachęcam, żeby każdy z was dzisiaj powiedział w imię Jezusa Chrystusa łamie moc złego ducha nade mną. W imię Jezusa Chrystusa łamie moc wszystkich rzeczy, których się wyrzekliśmy wcześniej i wszystkich kłamstw, w które uwierzyliśmy. Łamie ich moc w imię Jezusa Chrystusa. Rozkazuję demonowi, aby odszedł i nie wracał. Odsyłam go pod krzyż. To jest potężna modlitwa. Potężna, nie należy się jej bać. Bo mówisz ufając Jezusowi, to jest ważne, nie ufając sobie. Nie ufam mocy swoich słów, ale temu, że Jezus jest we mnie i On jest mocą tego słowa w imię Jezusa Chrystusa, w Jego autorytecie. Ćwiczenie duchowe, które dzisiaj mamy, jest bardzo konkretne, chociaż nie jest długie. Rozkaż, wypowiedz złamanie mocy w autorytecie Chrystusa. To proste zdanie. W imię Jezusa Chrystusa łamię moc wszystkich duchów złych, których się wyrzekłem, rozkazuję im odejść i do mnie nie wracać. To zdanie wypowiedz z wiarą
I to jest ćwiczenie na dzisiaj. Jeśli uważasz, że ten materiał jest ważny, polub ten filmik, udostępnij znajomym. Przed nami są jeszcze 2 spotkania i chcemy do końca, do Bożego Narodzenia, być razem w tej modlitwie.